Cześć, dzień dobry. Dzisiejszy filmik będzie skierowany do panów, do pań w sumie też, ale raczej bardziej do panów. Pokażę wam, jak zrobić ogórki małosolne albo kiszone. Może ktoś skorzysta, może nie. A może moja córka w przyszłości skorzysta. Okej. Chcecie zrobić ogórki małosolne na jakąś imprezę, albo po prostu, żeby zaskoczyć, nie wiem, swoją drugą połówkę, że potraficie robić ogórki. Co będziecie potrzebować? Przede wszystkim duży słoik. Taki 4 litry. Ogórki. Jak będziecie wybierali ogórki, pamiętajcie, żeby kupować nie za duże. Mogą być takie, mogą być takie, żeby były twarde, a nie miękkie. Miska. Do czego wam miska? A więc, jeżeli chcecie, żeby dobrze wam wyszły ogórki, musicie je opłukać. Przesypać do miski, zalać wodą, zwykłą wodą z kranu, zalewamy tak, żeby były przykryte, zostawiamy na około 3 godziny, mogą być 4, 3 wystarczą. Zalewamy zwykłą wodą, po tych 3 godzinach wodę wylewamy, ogórki mamy gotowe do robienia. Zestawy do kiszenia, tak to się nazywa. Zestaw do kiszenia wygląda albo tak, albo tak. Dodatkowo dokupcie kawałek korzenia chrzanu. Kiedyś były w tych zestawach, teraz je sprzedają osobno, nie wiem dlaczego. A co jeszcze? Potrzebujemy liście laurowe i sól kamienna. Sól kamienna będzie potrzebna do tego, żeby zrobić zalewę do tych ogórków. Ok, na początek bierzemy taki zestaw do kiszenia, kroimy go, korzeń chrzanu obieramy z tej skórki, która na nim jest, i też go kroimy na przykład w paseczki, w kawałki, zaraz wam pokażę. Czosnek wiadomo, obieramy, można przekroić go na pół, nie trzeba. Taki zestaw do kiszenia w tej lub bardziej zwiniętej postaci kroimy, ale nie jakoś bardzo drobno, dosłownie na 3 części, 4 i tyle. Ok, zabieram się teraz do krojenia tego. Później wam pokażę, jak to wszystko partiami poukładać w słoiku. Na końcu przygotujemy zalewę i taką gotową zalewą zalejemy słoik. Dobra, to zabieramy się do roboty. Więc mamy pokrojony korzeń chrzanu. Mamy pokrojony częściowo czosnek i obrany. Właśnie kroimy całe to pozostałe zielsko. Tak jak mówiłem, na, jak widzicie, raz, dwa, na trzy, cztery części. Nie jakoś drobno. I teraz korzeń chrzanu. Zobaczcie. Czosnek pokrojony, korzeń chrzanu pokrojony. Zestawy na jakieś takie 4 kawałki. Ok, teraz zabierzemy się za układanie tego w słoiku. Pokażę wam co, jak to poukładać. Nie zapomnijcie o liściach laurowych. Więc wrzucamy na dno trochę zielska. Proszę, czekajcie, przesunę to sobie i bierzemy kilka ogórasów. Starajcie się te ogórki układać tak jakoś w miarę, żeby wam jak najwięcej się zmieściło. Dobra, mamy wszystko już poukładane w miarę. Spójrzcie. Czekajcie, może tu będzie lepiej widać. Gdzie są liście laurowe, jest chrzan, jest czosnek i partiami ogórki, zielsko i tak do samej góry. A więc taką zalewę do zalania ogórków przygotowujemy sobie w taki sposób, że potrzebujemy sól kamienną, tak jak mówiłem,
garnek. No wiadomo, czymś trzeba to zrobić. Gotujemy sobie wodę i tak, na... wszędzie jest napisane, że na litr wody sypiemy jedną dużą łyżkę soli kamiennej. Ja robię troszeczkę inaczej, bo na litr wody sypię powiedzmy półtorej łyżki soli. Czasami nawet ciut więcej. I wychodzi naprawdę fajnie. Możecie spróbować raz tak, raz tak. Ja robię w taki sposób. Także okej, gotujemy sobie teraz wodę i pamiętajcie, litr wody, półtorej łyżki, przygotowujemy. Mamy zagotowaną wodę. Wsypałem sobie wcześniej sól. Musimy to porządnie wymieszać. Na czajniku w miarę łatwo, bo macie na czajniku miarkę, więc wiecie, ile lejecie wody i łatwiej wam odmierzyć ilość soli. Ja sobie w tej chwili zrobiłem dokładnie 1,5 litra wody i 3 łyżki soli kamiennej. Także ciut więcej soli niż mówiłem. Porządnie to wymieszać, żeby nam się sól rozpuściła. I tak przygotowaną wodę z solą wlewamy do garka. Na początku najlepiej czymś małym wlewać, jakimś chochlą, łyżką, czymkolwiek, żeby nie zalać od razu chłodnego słoika wrzątkiem z gara, bo może nam słoik strzelić, więc ostrożnie. Zalewamy, odstawiamy i za 2 dni smacznego. Dobra, to zalewamy. Ok, jak już zalejecie cały słoik, można po sam czubeczek zalać. Jak zalejecie cały słoik, odstawić go na bok i niech sobie stoi. Tak jak mówiłem, pamiętajcie, one nie są od razu gotowe. Za 2 dni, góra 3 są wtedy najlepsze i z każdym kolejnym dniem są coraz bardziej kiszone, więc też są dobre. Więc jak wam się w sobotę szykuje jakaś impreza i potrzebujecie ogórki, chcecie takiej własnej roboty, to w środę wieczorem je przygotujcie. Na sobotę będą idealne. To co, powodzenia. Jest to szybkie, łatwe do zrobienia. Jeszcze raz, powodzenia, smacznego i do zobaczenia. Pa!